przedstawicieli władz, tych obecnych i nieobecnych. Będziemy prosili o przeczytanie listu od władz nieobecnych, po czym wystąpi pan burmistrz Lądka Zdroju, pan Roman Kaczmarczyk. I to jest długoletnia przyjaźń, szczególna przyjaźń. Pan Henryk Wolniak jest autorem książki Zauroczka Lądecka. Jest poetą zżytym z Lądkiem Zdroju od dawna. Proszę bardzo pana Ryszarda o przeczytanie listu od władz nieobecnych i uchylenia rąbka tajemnicy, kto nas zaszczyci. Witam państwa bardzo serdecznie witam ciebie, Henryku, drogi jubilacie. Odczytam teraz państwu kolejności z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów list. Czy mnie słychać dobrze? Źle. Pan Henryk Wolniak z Bożydarzyc. Szanowny panie, w imieniu Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego pragnę uprzejmie podziękować za przesłany panu premierowi tomik poetycki pod tytułem Pięknieje, który upamiętnia setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Stanowi on ważną pozycję w pana dorobku literackim, a jednocześnie kolejny dowód niezwykłej wyobraźni twórczej, wrażliwości oraz głębokiej miłości do ojczyzny. Korzystając z okazji, chciałbym złożyć panu najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzącego jubileuszu 80. urodzin. Życzę satysfakcji z dalszej pracy twórczej, powodzenia w realizacji planów i zamierzeń, a także zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności. Z poważaniem, Anna Wójcik. Kolejny list. Niespodzianka. Wielu, 23 maja 2019 roku, pan Henryk Wolniak z Bożydarzyc. Wielce szanowny panie, proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji pana 80. urodzin. Dzisiejszy jubileusz przypomina o pana ogromnym wkładzie w rozwój polskiej kultury jako poety i dramatopisarza. We wszystkich formach zachowuje pan charakterystyczną dla siebie oryginalność i osobowość. Minione dekady to wspaniała historia wypełniona sukcesami artystycznymi, wyróżnieniami i nagrodami. Pana twórczość poetycka i dramatyczna wzrusza, zachwyca i pozostawia w pamięci niezapomniane wrażenia. Składam życzenia niesłabnących sił twórczych, wielu nowych sukcesów oraz wciąż tej samej niezwykłej radości tworzenia. Burmistrz Bielunia, pan Paweł Okrasa. To niespodzianka faktycznie dużego kalibru. I tak mi to przekażę panu burmistrzowi. Czytamy dalej. Kolejne życzenia od osoby, z którą jesteś zaprzyjaźniony. Mistrzowi neologizmu Henrykowi Wolniakowi z Bożydarzycowi z okazji 80-lecia urodzin. Szanowny poeto i pisarzu, drogi Henryku, czuję się niezmiernie zaszczycona, składając te serdeczne gratulacje. Cyfra 80 jest magiczną cyfrą, symbolem odrodzenia i nieskończoności. Jestem pełna uznania dla twojej nowatorskiej działalności. Czuję się wyróżniona zaproszeniem na tą wspaniałą galę jubileuszową. Pomimo mojej fizycznej nieobecności jestem tu i składam pokłon w tym szczególnym momencie, życząc dalszych sukcesów w dążeniu do indywidualnych form literackiego wyrazu. Życzę uznania przez jak najszersze grono znawców współczesnej literatury twojej twórczej idei 3W. Twórczość twoja jest procesem, semantyczną podróżą, jednoczesnym twoim wyższym ja, wznoszeniem się ponad siebie ku Bogu, nieznanemu, transcendencji ku absolutowi. Do czasu, kiedy do morza nie wpadnie twoja gwiazda i póki nie zgubi cię echo, bądź nam długo jeszcze wieszczem neologizmu i dziel się z nami twoją twórczą indywidualnością. Drogi Henryku, życzę ci dalej
dalszych twórczych lat kolejnych wspaniałych gali i jubileuszy. Z wyrazami szacunku i przyjaźni Izabela Dejny. Pozwól, że ja dołączę się do tych życzeń. Henryku, z klubem jesteś związany od lat 60. Czujesz się tutaj, myślę, jak w domu. Cieszę się zawsze, cieszymy się jako personel, że jesteś u nas, bo wprowadzasz jakiś taki element i bliskości, i takiej zażyłości, i zrozumienia, i bliskości, takiego trochę takiego klimatu domowego, który my bardzo cenimy. Także bardzo za wszystko ci serdecznie dziękujemy, dziękuję i zapraszamy. Przychodź. Myślę, że w przyszłym roku, jak już skończysz te swoje jubileuszowe obchody, to zrobimy w lutym na przykład twoje autorskie spotkanie już nowym oddechem. Wszystkiego dobrego. Na luzie. Także już na luty jedną osobę mamy zarezerwowaną z powinszowaniami. Poproszę pana burmistrza, jeśli byłby pan łaskaw teraz wystąpić jeszcze z tymi życzeniami od władz. Przepraszam, że prosiłem na początku, ale jeszcze o 20 mam wątku spotkania i muszę dojechać, to jest jeden ponad 26 km, ale zależało mi bardzo, żeby osobiście do dzisiaj, gdyż jest to wyjątkowa chwila. Dostojny jubilacie, dostojni goście, szanowni państwo, mam wielki zaszczyt być na pięknym jubileuszu 80-lecia naszego wspaniałego. I też po części wątpienna. Zastanawiałam się, w jaki sposób uczcić to tak, żeby wspólnie było, żeby miało jakieś połączenie z lądkim strojem. A dzisiaj mamy podwójną okazję, dlatego że dzisiaj oficjalnie lądek strój został włączony do grona European Historical Thermotown Association. To jest organizacja zrzeszająca najstarsze, najbardziej znane kurorty w Europie. Jako pierwsze miasto z Polski i pierwsze miasto z Europy Środkowo-Wschodniej. Przy czym w Grecji, w Lutrapoza, gdzie zostaliśmy głosowani na tę nagrodę, podkreśliłem, że wątek wróci do grona najbardziej znanych kurortów, jednym z najstarszych w Europie. Po latach okupacji niemieckiej, potem do 1992 roku okupacji radzieckiej, bo dopiero 10. roku Wojsko Radzieckie puściło na tyle. Dzisiaj mam zaszczyt podjąć taką decyzję bardzo autonomiczną. Funkcja burmistrza jest funkcją autonomiczną, bo burmistrz jest pełni funkcję indywidualnie. W związku z tym Roman Kaszmarczyk, czyli ja, burmistrz Lądka Zdroju, w dowód uznania wszystkich działań na rzecz promocji kurortu Lądek Zdrój i rozsławiania naszego kurortu nadają panu Henrykowi Wojtkowi tytuł ambasadora Lądka Zdroju. Przyjmuję z pokorą i jednocześnie proszę, żeby nie zwracać się do mnie ekscelencjo. Panie ambasadorze,